dzisiaj mamy taką niespodziankę dla Was. Jedziemy nagrać specjalny odcinek. Dzięki uprzejmości tutaj Pana Tomasza i Pana Kamila mamy możliwość zwiedzić Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie jeszcze przed otwarciem, także przedpremierowo. No, są tam niesamowite pojazdy. Ostatnio przyjechała prototypowa syrenka, także mam nadzieję, że wszystko uda nam się zobaczyć i nagrać dla Was. Kilka słów o samej Oławie. Jest to miasto w województwie dolnośląskim, oddalone o 27 km na południowy wschód od Wrocławia. Słynne z 300-letniego zegara na wieży ratuszowej, uroczego symbolu miasta, jakim jest kogut, oraz osiągnięć wybitnego kolarza Macieja Bodnara. A niebawem zostanie tu otwarte najlepsze muzeum motoryzacyjne w Polsce. Zobacz, synu, jak wygląda Jelcz w porównaniu do Stara. Jak młodszy brat, nie? Oba te samochody startowały w rajdzie Dakar. I lepszy wynik, z tego co pamiętam, osiągnął Star. Chociaż Jelcz wygląda tak dużo maszyni. A to jest Lublin, czyli licencyjny na ciężarówka, którą produkowaliśmy po wojnie. Bardzo też fajnie wygląda, no ale jest dużo starsza konstrukcyjnie. Maria, jest jakby luksusowo. Jesteśmy w przepięknym Muzeum Motoryzacji w Oławie i tutaj przywitał nas właściciel. Pan Tomasz Jurczak, właściciel studia reklamowego Vena oraz założyciel tego muzeum, kolekcjoner i wielki pasjonat motoryzacji, inicjator charytatywnego rajdu Koguta, o którym będzie mowa w dalszej części filmu. Naprawdę wrażenie jest ogromne, czekamy na otwarcie, czy już znamy termin? Witam wszystkich serdecznie, miło, że przyjechaliście, termin znamy. Będzie to czerwiec, dokładnie będzie to wyglądało tak, że my też organizujemy rajd Koguta i rajd Koguta jedzie 30 maja do Mrągowa, wracamy dokładnie w poniedziałek, to będzie chyba 4 czerwiec i tak myślę, że po prostu we wtorek przyjdę, przekręcę klucze i otworzę. Dlatego zostało nam 3 miesiące do otwarcia muzeum, no i szybko gazujemy, układamy. Dzisiaj układam motocykle, motorowery od rana, tutaj z praktykantami, także jest co robić. No, kończę już ten swój projekt, który chciałem zbudować przez 30 lat, chodziło to za mną. Kolekcjonowałem samochody, motocykle, motorowery, skupiłem się bardzo na jakości. Zależało mi, że jak ktoś tutaj przyjdzie, to że będzie mu się to podobało. Zjeździłem troszeczkę tych wszystkich muzeów, wiem jak to wygląda i zdaję sobie sprawę, że jednak ta uporczywość i ta determinacja pokazała, że można coś takiego fajnego zrobić w Polsce. Zrobiłem to prywatnie, bo raczej na muzea nie ma żadnej jakiejś pomocy, na muzea prywatne nie ma pomocy, no ale no jakoś się udało i teraz finalizujemy to. No i tak się bardzo z tego cieszę, bo też chcemy pokazać gdzieś w Europie, że jednak można w Polsce coś zrobić. Ja ostatnio miałem taki przykład, bo ja tak jak wy jeżdżę też z rodziną po wszystkich muzeach, zwiedzamy. I ostatnio byłem w Austrii i pan w jednym muzeum, a ja mam taką, jeżdżę z Skodą Octavią. No i pojechałem do tego pana austriackiego muzeum i porozmawiałem sobie gdzieś tam z nim chwileczkę i mówię, że u nas w muzeum, że ja jestem z Polski, że u nas powstaje też muzeum. On mówi, no jak w Polsce, wy macie jakieś klasyki w ogóle, wy macie w ogóle tam jakieś auta ciekawe, coś tam się u was dzieje? Ja mówię, no dzieje się, nie, że budujemy muzeum, no a jego muzeum, on mi powiedział, że to jest drugie największe muzeum w Austrii, nie? To było przed samymi Alpami. No i wiesz, ja tak patrzę, ta hala może miała 700 metrów kwadratowych, czyli powiedzmy 1/10 z tego. No ale go pochwaliłem, że fajna kolekcja, bo on oprócz tych samochodów to miał też muzyczne sprawy, nie? Czyli miał Beatlesa, na przykład jakieś tam perkusje, coś tam, miał tam parę takich muzycznych rzeczy, czyli on powiedzmy miał 10% muzycznych, a 90% samochodów, nie? No i on tak mnie tak w sumie zlekceważył, jeszcze zobaczył, że ja tą Skodą przyjechałem i tak pomyślał sobie, no gościu, co on opowiada, że muzeum buduje, nie? No to ja mu filmik, akurat nagrywaliśmy tutaj na święta, był taki filmik, świąteczny spacer po muzeum i mu to puściłem, nie? Mówi, naprawdę w Polsce powstaje takie muzeum? Jeszcze nas nie doceniają. No, za granicą, za wiecie co, nas nie doceniają, ale już doceniają w tym sensie, że jeżeli chodzi o jakość.
no nie wiem, zobaczcie na przykład ten samochód. O remonty, bardzo dobrze usuniemy. Ja myślę, że my jako Polacy robimy najlepsze remonty, no można powiedzieć, w całym świecie. Mam tu kilka samochodów odrestaurowanych, które przywiozłem ze Stanów Zjednoczonych. To jest masakra. Słaba jakoś. To jest masakra. No Niemcy no mają gdzieś tam, no ale to już powiedzmy bardzo fajnie, taki top odrestaurowany, te samochody są tam tą tak drogie. Zobaczcie, to jest Mercedes, którego zrobiliśmy w Polsce, nie? No zobacz, jak to jest wygląda, wiesz, i sama tapicerka, samo wykonanie. Lakier przepiękny. Lakier, tak? No, i to naprawdę. Jest coś takiego, że chcemy pokazać właśnie tą naszą polską jakość odrestaurowania, tak? Potrafimy to zrobić dobrze i też jesteśmy konkurencyjni cenowo. No to z tym to już tam różnie bywa, nie? Szczególnie ale do zachodu Europy. Różnie bywa, wiesz, słuchajcie. Ja tak przykładowo powiem, żeby odrestaurować taki samochód na przykład, nie? No to tak liczymy. Lakier. Kilkadziesiąt tysięcy. Między, no około 20 tysięcy lat. Chromy do tego samochodu to jest 20 tysięcy złotych. Tapicer 20 tysięcy złotych, już masz 60. Nie mówiąc o blacharce, jeśli trzeba. Gdzie blacharz, gdzie jakieś części, coś tam. Odrestaurowanie samochodu to jednak jest kosztowna, kosztowna rzecz. Jakim cudem, nie? To tak wygląda po prostu, a to pewnie był jakiś totalny wrost gdzieś, albo jakiś leżak w stodole. Też taką bardzo ważną, fajną cechę, bo to jest Peugeot z 30 roku. I teraz zobaczcie, żeby kierowca wsiadł, bo tamte drzwi się nie otwierają. O kurczę. Musiał wysiąść jedne pasażer. Jedne drzwi tylko. Tak, jedne drzwi wprowadza kierowcę i pasażer. I to jest Peugeot, tak? To jest Peugeot. Tutaj mamy Citroën. No. Nie mieli jeszcze tego swojego lwa. Wiecie, jak tutaj się te wszystkie folie ściągnie. To będzie wrażenie, światła nie? Światła dostanie to wszystko. Ale oglądaliśmy w filmiku, że umycie samych tych aut to jest proces długi i tu tak, studenci chyba pomagali. Tak, słuchajcie, umycie samochodów tutaj, bo my już ten proces taki wprowadzamy. Halę zaczęliśmy budować półtorej roku temu, ale już te auta wprowadzaliśmy już od lipca tutaj. Mhm. No jeszcze w trakcie budowy i dlatego przykrywaliśmy je tutaj foliami, ale od lipca ja zatrudniłem 5 studentów, którzy byli lipiec, sierpień, wrzesień. 3 miesiące, 5 studentów codziennie myli samochody. Ten proces nawet, no mówię, tego samego mycia to trwało tak właśnie długo, nie? One są teraz przykryte, pewnie ściągniemy, będzie wymagało to jeszcze powiedzmy wyczyszczenia, poprawek. No ale no, dużo pracy nas jeszcze czeka, ale no nas to teraz cieszy. Ja dzisiaj od rana, nie dziwię się, zobaczcie na tym balkonie, od rana układam motocykle, motorowery, nie? Ja tak, hard, ten Romet 53-biegowy, tak. Gdzieś widziałem Sporta na filmiku, tak. Komara, tak. Którego mam bak, mam ramę, mam siedzenie i nie złożyłem go, bo kiedyś kupiłem, no po prostu jestem w siódmym niebie, można powiedzieć. I dzisiaj, wiecie co, no po prostu układam to, mam taką satysfakcję już po prostu, nie? I to będzie tak seryjnie, tak nie, od początku, a ma pan może Rysia albo tam Żaka? O, Rysie i jeden Żak. Te pierwsze tam to jest Ryś i Żak. To jest coś fantastycznego. Tak od tego zacząłem, od polskiej motorowerów. Najpiękniejszych. Nie? Najpiękniejsze, nie? Za drogie były niestety i musieliśmy produkować Komarka. Także układam teraz motocykle, motorowery. Rowery mamy też piękne. Jeszcze w ogóle nie rozpoczęliśmy proces układania rowerów. I to też się gdzieś tu zmieści wszystko? Tak, tak. Rowery też się zmieszczą. Jeszcze może przerzedzę tych samochodów. Na tych halach są 300 samochodów w tej chwili. Chyba to przerzedzę, tak żeby troszeczkę było przestrzeń, ale jest przestrzeń, bo ja robię przejścia, jest fajna 4,5 metrowe robię przejścia, więc teraz nawet akcja, jakieś auto wyciągamy z panem Leszkiem, chcemy się przejechać, można to swobodnie, można normalnie wyjechać. I to jest... Nie chcę zagracić tego muzeum, w tym sensie, że nie chcę zagrać, ale też modele się nie powtarzają, modele się tylko powtarzają, jeżeli chodzi o maluchy, o Fiaty 500, to one się powtarzają, ale generalnie... Ale to jest niesamowita kolekcja, nie? Tych takich silvery i te inne, kurcze, kabriolety. No, ja wiem, no kiedyś... Mówię, to trwało 30 lat, tak? Było łatwiej, kupowałem. Słuchajcie, na przykład, bo też ja różne etapy miałem w życiu. Albo kupowałem fabryczne nowe, albo kupowałem na przykład... No i z tego był pan najbardziej chyba słynny, nie? Z tych takich tutaj jest 60 stanów praktycznie fabrycznych. Tutaj jest 60 samochodów fabrycznych nowych. No i teraz na przykład. Ostatnio na aukcji internetowej pokazał się fabryczny nowy Polonez, który miał przejane 33 km. I tego Poloneza wystawili na aukcję, ludzie się bili, w sumie też sam się biłem,
ale sobie w pewnym momencie odpuściłem i ten Polonez poszedł, został wylicytowany za 125 tysięcy złotych. A który to rok był? To był 93 i to był, słuchajcie, miał przejechane 33. Bardzo fajnie był zachowany, no to też jest swoją drogą. No i słuchajcie, ktoś go kupił, tego Poloneza, ale do tego musiał zapłacić jeszcze 8 albo 10% prowizji dla firmy, która prowadziła tę aukcję. Czy tam jakieś... Słuchajcie, i Polonez wyszedł 150 tysięcy złotych. Ja 12 lat temu kupiłem Borewicza, za niego zapłaciłem 20 tysięcy złotych. I teraz tak, ten Polonez za 150 tysięcy złotych, to teraz powiedzmy, że ktoś zarabia 5 tysięcy złotych, musi na niego pracować 30 miesięcy. A ja jak kupiłem Poloneza za 20 tysięcy złotych, to wtedy wypłata była 2 tysiące złotych, czyli 10 miesięcy. Jaka to jest różnica? Jak ta po prostu, jak to poszło te samochody do góry? Z drugiej strony, jak można dać za Poloneza 150 tysięcy złotych? Przecież za te pieniądze kupujesz naprawdę fajne, super, ciekawego klasyka, nie? Ja zbieram samochody 30 lat. Starałem się nie pokazywać, ja się tym nie chwaliłem, bo ja po prostu nie uważałem, żeby się komuś chwalić. Ale przyszedł taki moment od kilku lat, że jak już miałem w głowie to muzeum, no to muszę, jak się powiedzmy, już to powoli pokazywać. No, żeby też już nie, to ludzi... musi być, żeby to było dla potomnych, żeby... edukować, tak, pokazywać, no, że coś mieliśmy kiedyś, bo teraz jest ta tęsknota do tego, że naszej motoryzacji nie ma. Izera, nie wiem, czy pan słyszał, prawdopodobnie upadnie, bo Włosi będą produkować Geely, bo tam zwalniają się fabryki, Stellantis rezygnuje, więc kurczę, no przykre to jest dla nas strasznie, no ale nie będziemy chyba mieli na razie swojej marki. No właśnie, a my takie mamy taką ideę i taki pomysł, tam budujemy sale konferencyjne, mamy na 50 osób, tutaj mamy też miejsce na 60 osób na Andresoli. To mi generalnie chodzi o to, żeby właśnie młodzież edukować, żeby też pokazywać. Gdzieś tam powoli, jak się otworzymy, zatrudnię też jakichś wykładowców, może z Politechniki, może ze szkół mechanicznych, samochodowych. Na przykład chciałbym w tygodniu, wiem, że dzieciaki będą przyjeżdżać, może jakieś szkoły zwiedzać, to chcielibyśmy też poświęcać im czas w tym sensie, że na warsztaty ich zaprowadzić, troszeczkę tej techniki, żeby czegoś się nauczyli. Ale jak będzie, no to... zobaczymy, bo... czekamy na otwarcie. To wszystko, myślę, ruszy i jeszcze się nowe możliwości otworzą. Chodźcie na kaweczkę, pokażę wam tutaj. Chodźcie, chłopaki. Patrzcie, chłopaki, jak wygląda zachowana syrenka w oryginale. Widzicie? Silnik z motopompy, strażacki. Jeszcze dwucylindrowy, czyli to ta starsza wersja, bo to jest chyba 101? Tak, tak. Bo zobaczcie, jaki ma grill. Ładny taki, nie? Ten grill mi się podobał najbardziej, taki metalowy. Tutaj dwie fajki, dwa cylindry, widzisz, synuś? A tu zobacz, wszystkie blachy niepomalowane, tak jak zardzewiały, tak zostały. A że gruba blacha, o kurde, kiedyś była, to nie zardzewiała tak szybko. A tu zobacz, synu, żeby zatankować kiedyś, to musiałeś podnieść tu i tu pistolet tak włożyć, a po drugie to trzeba było do paliwa dolać? Olej. Olej, bardzo dobrze. Bo to jest? Wusów. O, a tego widzieliśmy na filmiku. Ten jest filmik. Ten jest filmik. Historia taka, że zapętliła się, bo wcześniej kupiliśmy traktor, który wam zaraz pokażę od tego gościa, samego, tak, który miał 14 lat, jak zrobił ten traktor 20 lat temu, a za te pieniądze, za które sprzedał tamten traktor, wyremontował tego Mana, którego też kupiliśmy. Piękny jest, naprawdę ładnie wygląda. A tu Porsche diesel. Tak, najmniejsze Porsche jednocylindrowy diesel. To tak jak Ursus ten stary, nie? Tak. Też był jednocylindrowy, tylko Kurde, pewnie miał... Ursusy, tak. O, ale pięknie. I z napędem naprzód, synu? Chyba? Czy nie? Tylko koła mu założyliście. Aha. Ja, bo jak widzę takie koła, to od razu myślę, że jest napęd, te jodełki, nie? 330, synu. To chyba dwa cylindry, dieselek. Dobra. I chodźmy do maluchów. Patrzcie, tu MZ-ka policyjna. Jest 13 Mazda fabrycznie nowych. Z salonu. Salonowy. Tak jest. Ta Mazda akurat jest taki silnik na ekspozycji z silnikiem Banka. I to jest właśnie egzemplarz z silnikiem Banka. Na Mazda. I macie NSU tam chyba przed, nie? Też silnikiem Banka. Tak, też z silnikiem Banka.
NSU sprzedało patent na silnik Wankla Maździe i Mazda próbowała. Tu mamy maluszki, bizy, fabrycznie nowe, trochę jest fabrycznie nowych, z różnymi silnikami, z różną wersją wyposażenia. Na rajdówkę przerobiony, tak, nie? Ten jest przerobiony na rajdówkę, z silnikiem motocyklowym. Patrzcie, chłopaki, na to, co to jest? Jakie to małe! To nie jest Pilt P50, czy jak to się nazywa? Nie. Ale to jest malutkie. To jest samoróbka tak naprawdę, silnik. A, to widziałem, dobra. Sobie sam go wyklepał. A elektryk też tu stoi? Tak, tam stoi, na końcu stoi. Na końcu stoi. Okay. No to było coś fajnego, kurczę, bisik, tylko się przegrzewał. I zapach malucha, nie? Piękny. Zobacz, tu uszczelkę miał. A może się ktoś założył. Zastawa na przykład robiona. Zastawa jugosłowiańska, tak? No, nie, Fiat, to Fiat. To jest zastawa. O. Tak, jest zastawa. A maluch produkowany w Jugosławii to była zastawa 650. Tak jest. Tutaj maluchy z różnymi historiami, różne typy nadwozi, czyli te blacki, redy, browny, silvery. Badera, czyli prototypowy terenowy. Wersja terenowego auta. Tam jest prototyp Bosmala 1-3, który powstał na początku produkcji Bosmala, czyli kabrioleta. Tam po drugiej stronie jest Polo, czyli też ta wersja taka letnia, i Burlo, który był produkowany z jednego, z monokoku, czyli ten cały laminat jest z jednej części. Aha. I elektryczny mamy na końcu. I elektryk tutaj. Od nas niedaleko z Głuszycy. Tak, tak. Ona miała tu takie napisy, znaczy ten Fiat, zastawa 126 PGL, ale to ładne jest. To było renowowane to? Zastawa? Odświeżane było. O, to, te barwy włoskie na tych włoskich autach, to jest coś pięknego. Tu mamy fajne takie. To jest ten z silnikiem kucha, czy? A, jakie... Nie, to jest silnik. Nie, kucha, ale to jest. Dwucylindrowy silnik połowa z motocyklowego. One w Niemczech służyły za te nie do nauki jazdy, tylko te takie do 60, które jadą. A, czyli te takie na inną kategorię prawa jazdy, tak, taką mniejszą. Silnikiem pucha to tam mam. Mogę wam pokazać, czy nie chcecie zobaczyć? Możemy, oczywiście. O, jest ten maluszek, co robiony był z tych... No, łoś. O, a tu Romet. To kobieta zasada właśnie na tym silniku wygrywał mistrzostwa Polski chyba. Tak? I on jeździł tak. Maluchem z silnikiem pucha? Tak. Ale i popatrzcie. Jest, no, bo on miał też chłodzony był powietrzem, nie? I tak, chyba tam tak. Z ogrzewaniem to woli dać wybasto. Tak jest. Pięknie. Jeszcze ta klapa stara, dzisiaj kultowa. O, patrzcie, to jest przepiękne. Z połem Oława. Tak, to jest. No. Wie pan, jaki mi się strasznie podoba? Widziałem takiego malucha z oklejeniem LOT. Nie wiem, czy pan widział, że na lotnisku służył. To tak mu pasuje. Normalnie. Ja, o. Też mamy taki z LOTem, ale, tak? Ale mamy dużego Fiata. Aha. Z LOTem. Bo wy też macie dużego Fiata chyba po kolarskim takim, tak, nie? Tym. To idziemy wam. Idziemy, chodźmy. Chodźmy, ludziska. O, patrzcie na tego Romecika. Piękna maszynka. TSK, o, Dudek WSK, widzicie? O, to nie wiem. O, a my mamy taką przyczepkę też. Niewiadówkę. I zwiedziła z nami już parę ładnych miejsc. Nasza niewiadóweczka, proszę. Ale one mają swój urok. Tak jest. No, tu Estonia, czyli ten rajdowy. Właśnie była w Estonii z nami ta niewiadówka. Aż w Tallinie. To jest auto w Estonii. A to jest auto stamtąd.
auto rosyjskie tak naprawdę. Ale się silnik nazywa... od Łady, nie? Tak jest. Silnik od Łady. Tak. O, a to, że macie go, kurde, przecież ja go widziałem w FSO, tak widziałem jest. Program. Tylko on go zrobił moim zdaniem trochę chyba za długiego. I on tak stracił w proporcji w porównaniu do tych prototypów, co robiło FSO, no. Ładnie go zrobił, naprawdę. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest fantastyczny. Analog. Lakier. I te lampy coś przerabiał, ale ładnie jest, nic nie widać. Dacia, o. A w Rumunii mieli Dacie. Nasza przyszłość była w Fiacie. O, tutaj mamy jakieś... Zamel Norka. Wiem. Czeski, Velorex właśnie. To jest oczywiście Warszawa. Transport towarowy Oława, PKS. Do niedawna jeszcze istniało to przedsiębiorstwo PKS. Lokalizacji przyjechało niedawno do Stanów. O. To jest auto parowe, 1894 rok. A hamulce są oryginalne? Niestety te wszystkie jezdne rzeczy i bezpieczeństwa, bo ono było zarejestrowane w Stanach, aha, musiały mieć już okay. Nowe hamulce, nowe, ale cały system, cały... Parowy, tak? Parowe, to wszystko jest z tamtych lat. Ale już konstrukcja taka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. A będziecie to... próbowali odtworzyć nie, oryginalny? Nie, możemy, bo chcemy go znowu zarejestrować. Jeździć trzecie nim, tak? Tak, okay. Musi być po prostu spełniać wymagania. O, patrzcie, jest Lotowski. Ale ja uwielbiam, nie wiem dlaczego, uwielbiam w oklejeniu lotu. I to jest ten przedłużony. Trabant fabryczny nowy, duży Fiat fabryczny nowy. O, ty lubisz trabanty, nie? Lubisz mydelniczki. Maluch z warsztatu Oławy, który był setki razy zbierany i składany. I co, jeszcze przypomina malucha? Tak, jeszcze przypomina malucha. Ale żeście to zrobili. To? Zapytaj pana, pan ci na pewno powie. To jest do wentylacji, nie? Ta klapka. To jest do wentylacji, tak. Nie było, wiesz, dmuchawy, tylko trzeba było to otwierać w czasie jazdy i wtedy powietrze latywało. Robią wrażenie te Warszawy, nie? O, a patrzcie, co tu jest. To jest jedno ze słynniejszych waszych aut, nie? Kurde, piękny. Patrzcie chłopaki, Żuk, Smutek. Pierwszy jeszcze drzwi otwierane. Do przodu. Do przodu. I patrzcie, jak to ładnie wymyślili, nie? To malowanie. Jak w prawdziwym żuczku. O, a tu jest autobus San Castro, którym jeździł Real Madryt w 75 roku po Polsce. Zresztą Real Madryt jeździł właśnie tym egzemplarzem. Tym i silnik benzynowy. Silnik benzynowy, tak. Co to jest za auto? To jest prototyp, który zrobił pan, tak, z Oławy, który pracował w Jelczu. Tak. I stworzył taki mini autobusik sam w domu. A to jest Autosan Hasto. Piękny. Autosan Hasto jest piękny. Jak możemy zauważyć, on również brał udział w Radzie Koguta. Więc zatrzymajmy się na chwilkę. 15 czerwca 2017 roku zapisał się na stałe w oławskiej historii miasta. To wtedy ruszyła pierwsza edycja charytatywnego rajdu nazwanego od święta miasta, czyli rajdu Koguta. Setki zabytkowych pojazdów, kilkaset przejechanych kilometrów i kilka dni naprawdę dobrej zabawy. Wszystko po to, by wesprzeć finansowo chore dzieci. Ze wszystkich edycji zebrano już 8 milionów złotych. Rajd szczyci się szalenie dobrą sławą wśród równie szalonych motopasjonatów. Jednym z nich jest Witek Obierzy Świat, który swoim Ursusem przewozi palmę.
i stała się ona punktem obowiązkowym każdego wyścigu. Można tu przejść? O! Patrz, zobacz na wyścigi Nysa. Ale piękny. 30. wyścig dookoła Polski. Patrzcie, Tour de Pologne. 73. A my teraz oglądamy przyczepkę. Ale piękny jest ten Fiat duży. Proszę, tu jest pan. I jak masz pytania, idź podejdź, zapytaj. To jest agregat prądotwórczy, który jeździ właśnie z tamtym autem rosyjskim jako zestaw taki, wojskowy. Widzisz? W przeznaczeniu militarnym. Widzisz, jak potrzebowali prądu, to włączali i mieli prąd. I tu Nyska. I koniec, tak? No i koniec. I to wszystko. Ale jest fajne, fantastyczne. O, a tu dalej jakieś dziwne maluszki stoją. Co to? Ale to jakieś, bo te chyba dziwne mają te klamki, czy mi się wydaje? Nie wie pan? Nie? Boże, patrzcie co tu stoi. Patrzcie co tu stoi za budowla. W0 zgon. Rejestracja jest zarobista. I to z Włoch poprzyjeżdżały, czyli to są włoskiej produkcji? Tak. UAS? No patrzcie, no te klamki są zupełnie inne niż te nasze. Zobacz, i to są takie same, tylko że wyprodukowane we Włoszech. Znaczy nie do końca takie same. Ale chyba są po blacharce, bo... Widzisz? I pisze Fiat. Bez Polski Fiat. I zobacz, jaka malutka rejestracja. Co? No to też chyba włoski, tak? O Boże. No. Piękny odcinek. Warszawa. Topolino, czyli pierwowzór maluszka, tak? Patrzcie, to jest Fiat Topolino, który przed maluszkiem był. Topolino to chyba jest myszka, tak? Myszka, tak. Star. Wojskowy star, fabrycznie nowy. Fabrycznie nowy? Tak. To co, z Monu kupiony gdzieś? Tak. A te stare, starsze jak one? Nie pszczółki, tylko... Jakieś tam, już nie pamiętam. O, i zobaczcie, jak wyglądają auta przed renowacją. To tak piękne, nie? A to? To jest BMK? Nie. Nie, to jest NSU. A te będą robione, czy takie będą stały? Garbusy, widzicie? Bardzo panu dziękujemy, nie zajmujemy już więcej czasu. Jest naprawdę wspaniale. Poradzicie sobie? Tak, uciekamy, tam musimy przejść i jesteśmy. Dobra. Zapraszam na ten. Przyjedziemy już na otwarcie, także bardzo dziękujemy. No, jakie mają piękne dekle od kanalizacji. Było nam niezmiernie miło gościć w tym wyjątkowym miejscu. Dziękujemy serdecznie panu Tomkowi, właścicielowi, oraz panu Henrykowi za prowadzenie nas po muzeum. Tym razem nie udało nam się spotkać pana ministra.
ale liczymy, że jeszcze będzie ku temu okazja. Do zobaczenia w trasie!